Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Faraon. Kontynuujemy tworzenie naszego potężnego miasta, stolicy, będąc Faraonem. I przy okazji, na dobry początek odcinka, miasto nas dalej prosi o towary, o te garnki, co ostatnio też nam przyszły, ale... Nope. Na razie jeszcze nie, w ogóle co? O! 200 mięska w 6 miesięcy. No dobra. Zróbmy tak. Zróbmy sobie tu jeden magazyn i dajemy tu mięsko całe. Bo jak może potem przynieść korzyści, to znaczy, że coś nam mogą dać. Taki tip, no nie? Dobra, tu będzie, myślę, ogólnie... Nie, tak, trzeba zrobić tak, niestety. O. Dobra, zróbmy sobie tu magazyn. W razie czego, gdyby coś się okazało, że coś fajnego dojdzie. Mogę jeszcze tu i tu. Dobra. Nie, nie chciałem tego kłaść, o matko. Misclick. Dobra. Jest tutaj magazyn. Tu nie przyjmuj niczego, tylko mięso, tak? Tak jest. O, obfitością dóbr dla bazarów. No ten ma strasznie obfite dobra, ten też. No naprawdę, okej, okay, spoko. Co to jest? Ptak jest niezadowolony i serce jest niezadowolony. Ludzie drodzy. Macie się cieszyć, a nie. Dobra, zagrożenie jest małe. Może być. Mięsko idzie pomalutku. To jest dobre, że zbiory tego zboża na tych... Że w ogóle zbiory na tych polach... na tych łąkach, one są dużo częściej niż na terenach zalewowych. Bo tutaj są tylko raz do roku. A tutaj wypadają jakoś częściej. Również w zimie, w lecie, na wiosnę, na jesień. To tam mogą być w każdej porze roku praktycznie. No a tutaj tylko jak jest... Jak są te, no, wylewy, no nie? No właśnie. Ale spoko. 20% bezrobocia, ludzie. To zróbmy sobie poporce podatkowego. Tu. I tu. Aptekę jeszcze. Mało aptek mam, przydałoby się więcej aptek zrobić. Tu i tu by się przydała apteka. Czy ja tu zmienię? Nie dam rady. Nie apteka, ale dentysta już teraz, bo dentyści również będą potrzebni, żeby podnieść standard życia tam domostw. Więc jak najbardziej dentystów porobimy. O proszę. Wskaźnik królestwa 74. I teraz, uwaga, wysyłamy to. Ok. Opróżni. I to będzie taki magazyn do spełnienia próśb na żywność ewentualnie, czy coś w ten deseń. A tu będzie taki... Taki, no... magazyn stricte przemysłowy. No tak, skończył nam się czas, ale mamy jeszcze 2 lata, ale to spokojnie. Na razie może się tym nie będziemy zajmować. Zróbmy sobie tutaj właśnie teraz centrum rekrutacji. Zróbmy sobie tu placyki, żeby mieli ładne tereny tutaj. O, pięknie. Akademia? Idealnie się zmieści. Idealnie się zmieści akademia. Tutaj się jeszcze zmieści strażak i architekt. Okej. Okay. Gdzie on z tym jedzie? Nie chcę tu przyjmować słomy.
No, dobra. Nie będzie. I teraz tak. Teraz mieliśmy się zająć Gligankami, właśnie. Surowce Gliganki. O, za daleko. Dwa. O, 5 glinianek może być, myślę, spoko. Architekt. Uwaga, słaby dostęp do pracowników. No i teraz by się przydało gdzieś tutaj zrobić... chyba garnuszków trochę. No nie. Tu taka będzie przemysłowa część trochę. Garncarz raz, dwa, trzy, cztery. Garncarz. O, niech będzie. Strażak i architekt. Tu są blisko domy, to powinno zaraz załapać, nieważne gdzie. No chyba, że będą w kółko łazić, to wtedy nic nie poradzę. O, wszyscy już chyba normalnie pracują, spoczko. Tu sobie doróbmy jeszcze te dwa domki. Podwójny zbiór od Ozyrysa, panie. Panie, dzięki ci. Ten bazar potrzebuje kilku towarów, a ja mam zamiar je dostać. Ej, ja tego nie ogarniam. Dał nam podwójny zbiór, a pokazuje, że jest obrażony. To jest po prostu śmieszne. Ja nie wiem. Dobra, a tu sobie zróbmy magazyn na cegły. Tu będziemy sobie cegły dawać. I zróbmy sobie cegielnię. Raz. Dwa. Co to było? A, ponieważ wysłałem 200 sztuk mięsa, to pozycja wzrosła. Ale to ja myślałem, że coś dostaniemy, no bo tam było, że pomoc może przynieść korzyści, a tu się okazuje, że nic z tego. No dobra. Zróbmy sobie posążki. O, niech będzie ładne miasto. I tu magazyn robimy od razu. Magazyn na ceramikę. Bardzo proszę. Dobra. Może zrobimy tu jeszcze trochę zboża, co? Zrobiłbym, a co? Tu jest magazyn na razie na cegielnię. To niech będzie, ok. O... I co by teraz zrobić w ogóle? Mało kasy mamy. Zróbmy sobie fort. A co? Nie wiem co zrobić, to zróbmy fort. Fort łuczników. O, tu w rogu, niech będzie. Aha, jaki oczyszczony teren? No, dobra. Niech będzie. Przygotujmy sobie pomalutku przeprawy wodne. O! Super. O, jak tu się domki podniosły w ogóle, nie? Nice. O, tu już działa wszystko, spoko. W
Teraz tak, farma zboża. Raz, dwa, trzy, idealnie. Raz, dwa, trzy, idealnie. Kanał nawadniający. Kanał nawadniający tu. Co to? A, wielki festiwal, okej. No, róbmy sobie trochę tego zboża, żeby tej słomy było w miarę więcej. Dobra, garnuszki się robią. O, ładne domki już powstają. Bardzo ładne domki. Glina, słoma, słoma, glina. Dobra, dobra, dobra. Spoko idzie. Sprzedajmy ten wapień. Raz, dwa. Trzy, cztery. Pięć. O, niech będzie. Tu będzie tylko na wapień na razie. Magazyn. I będziemy sobie ten wapień sprzedawać. I teraz tak. Przedostaniemy się tutaj właśnie. Zbudujemy sobie takie malutkie, malutkie osiedle. Raz, dwa, trzy i ciach. Ponieważ zrobimy sobie oczywiście potrójny ogródek. O! Git. Strażaki, architekty, policjanty. Źródło wody. Bazar. Lekarz. I który Bóg ma najgorsze stosunki, to temu budujemy świątynię. Set. No i git. Świątynia Seta. Proszę bardzo. Tu będzie stocznia. O. A tu będzie pawilon. Bum. Proszę. Pięknie. Dobra. Poczekamy. Niech się tutaj spokojnie teraz osiedlą ludzie. Tu im placyk zrobimy. O. O, trochę tego wapienia przychodzi. Przejdźmy do mapy świata. Szlak lądowy. My nad Khufu. On jeszcze kupi cegły od nas w ogóle. O. Eksportujmy, o matko, trzeba znowu zjechać do zera. No to zjeżdżamy, okej. Okay. Dobra. Zjeżdżamy do zera, niech sobie tutaj wszystko to kupują, jak idzie. Ładne domki, piękne. Oj, mało kasy mamy, mało kasy. Trzeba troszkę chyba nas wspomóc, a zatem... Daj miastu całość, 3550. No i spoko, troszkę się wzbogaciliśmy. To jest też spoko pomysł na zarabianie, no nie? Że sam sobie płacę wynagrodzenie i w ten sposób również mogę mojemu miastu pomagać. To jest całkiem przydatna rzecz. A wszystko działa, cegielnie działają, nie działają, bo nie ma gliny. Zróbmy jeszcze za dwie glinianki, a co by nie. O. I tu jeszcze sobie cegielnie zróbmy. O, jedną, proszę bardzo, niech będzie. Tu jest dużo słomy, tych farm. To słomy będzie i będzie. Okej. Okay. Przy okazji byśmy sobie tu zrobili jakieś cechy może. A czy cechy? To w tej podstawowej wersji Faraon to się nazywało cechy, a tutaj to są te gildie, no nie? Tych cieśli i tak dalej.
No dobra, chodźcie mi tu kupować ten wapień ode mnie. Idzie ktoś? Jestem stworzony po to, aby być kupcem. Idzie, idzie. Dobra, ale zanim dojdzie, to jeszcze trochę minie. O nie, woda pitna się skaziła. Niestety. Oj, oj, oj. No i nic nie zrobię. No co zrobię, jak nic nie zrobię? No nic nie zrobię. Dobra, zbiory jadą. Słoma tu jest, mięsko tu jest. Wszystko na razie prosperuje jak należy, bardzo dobrze. Struktury obronne. O, można robić, bardzo fajnie. Właśnie nie wiem, jak tą bramę odwrócić w drugą stronę. Bo ja bym chciał, żeby ona właśnie tak przechodziła tutaj przez... O, w ten sposób, no nie? A... się nie da. O, jeszcze nie tak. O, tak. 3000 ludzi, spoko, ale... No dobra, nakupowali trochę tego wapienia. Zróbmy od razu tak. Monument. Zacznijmy od małej piramidy. Tu będzie mała. O! Spoko, super. A tu chyba zrobię jakieś osiedle w przyszłości też domków. Taki plan mam. Dobra, garnuszki działają. To zaczniemy może sobie sprzedawać trochę tego. Znaczy kupować trochę jęczmienia. Tylko musimy otworzyć znowu szlak. Tylko dokąd? Buchen nam sprzeda. Ale szlak wodny, Chryste Panie. To musimy zrobić inaczej. Import 1600. Tak wiem. Niszczymy tą stocznię, robimy tu dok. Bardzo proszę. Jest dok. Teraz robimy sobie w takim razie tutaj drugi magazyn. Ten magazyn będzie tylko na jęczmień i piwo. A ten magazyn jest tylko na ceramikę. I pięknie. Jak mi ktoś powie, że to nie prosperuje jak należy, to zaszczelę. Dobra, browary. Tu, tu, tu. O! Beautiful, beautiful. Pawilon? Czemu się nie zmieści? No to estradę chociaż zróbmy, dobra. Estrada jest. I tu jeszcze stragan wtrynimy. Pięknie. Będzie. Super, taka część przemysłowa bardzo. Zaraz obok centrum rozrywki. Pozycja spada, bo... nie wysyłem garnków. Ile mi spadło? Niedużo. Niedużo mi spadło. O, dobra. Tak, bo nowy rok jest, to będą znowu kupować, spoko. Spoko, niech kupują. 15 bloków w ciągu roku tylko, no to nie jest dużo, to jest malutko. Ale, dobrze, zaraz tam domki się rozwiną. W międzyczasie sobie zróbmy te gildie. Gildia. Kamieniarzy, to może.
zróbmy tu więcej tych placyków, żeby się cieszyli. A gildie nam to... Nie mam, nie wiem, gdzie je postawić. Chyba, że tu je postawimy, co? O! Moment. Trzy rodzaje gildii są! What the f... Dobra. To jest murarzy, to trzeba jeszcze gildię kamieniarzy zrobić. O. Pięknie. LOL, ale miałem przez chwilę mindfucka, bo aż trzy przecież są potrzebne gildie, no nie? Murarze do piramidy ceglanej, kamieniarze do Sfinksa, no i cieśle do rusztowań ogólnie, nie? Przecież. Ja pierdziu. Dobra, wszystko tu pracuje jak należy. Zróbmy jeszcze jedną cegielnię, a co by nie? Niech tu wszystko pracuje jak należy. Proszę o wysłanie cegieł, tak? No. No skoro cegły mają, to, to i wyślijmy im te cegły w takim razie. O! Bardzo proszę. Niech się cieszą ludzie. O, a tu będzie... drugi ten. Druga odnoga dla zboża. Kurczę, tu się nie zmieści, szkoda. Chyba, że tu zrobimy, o. No już trudno. Niech zostanie tak, jak jest. Tutaj jeszcze obóz pracy zrobimy. Stragan i aptekę może im tutaj, tym gostkom. Ludzie do pracy potrzebni. Dobra. Robimy. Raz, dwa, trzy. A cena spadła, tak? Dobra, zróbmy tak. A może do końca dojdziemy, co? Nie. Nie dojdziemy do końca. Nie ma opcji. Myślałem, że tak się idealnie tutaj da, że to się połączy, nie? Ale niestety... niestety nie ma lekko. Teraz blokadę drogi tu robimy, proszę bardzo. Obóz pracy jeszcze będzie tu. I teraz tu robimy strażaków, oczywiście. Dwóch. A co by nie? Znowu skażenie wody. Jak to tak? No dobra, trochę tej gliny mamy. Zróbmy jeszcze tutaj gliniankę jedną. O, będzie. Idealnie. I będzie Gites. Tutaj teraz standardowo wszystkie budynki, jakie muszą być. Lekarz jak najbardziej. Trzech lekarzy zróbmy, a co? Straganik. A tu będzie pawilonik. O, idea, idejojolo, po prostu. Dobra. Jak w ogóle bogowie?
W większości są wszyscy obrażeni, tak? Jak tam jest z bezrobociem? Oj, 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 brakuje w rozrywce dużo ludzi. Mamy mało DBN-ów w ogóle. Pozycja w państwie trochę spadła. Dam miastu trochę pieniędzy, bo już mało mieliśmy. Ja się zastanawiam, czy tu w ogóle będzie jakieś... O, bo wysyłając cegły to mi wzrosło, spoko. A jestem ciekaw, czy tu w ogóle będą jakieś działania wojskowe. Czy to jest tylko dla zmyłki takie coś. A zróbmy tu więcej tego zboża może. O. I zróbmy im tu spichlerz jeden, niech mają. Niech się cieszą. Mamy takie ładne domki już, więc przydałoby się zrobić teraz sądy. Na pewno tu, na pewno tu. Tu już nie ma miejsca, tu mogę zrobić sąd. Tutaj zrobię sąd. Co proszę? Twoja popularność w królestwie spada, a teraz miasto Oaza Karga nakazuje ci przesłanie 800 sztuk mięsa. Jeśli odmówisz, Oaza Karga wyśle na ciebie swoją armię. Łocie panie. Łocie panie. No dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie. Tutaj są. Najpierw zajmiemy się tym, czym mamy się zająć, czyli sądami. O. No dobra, wymuszenie innego miasta. Mamy, a czy mamy? No, każą nam mięso wysłać. My tego nie zrobimy na pewno. Jak chcą, niech nas atakują. Tylko musimy się w międzyczasie zazbroić i kupować miedź, no nie? Tylko to będzie drogie. Więc trochę stracimy kasy, ale na razie to będzie pikuś. Także myślę, że od tej miedzi właśnie zaczniemy w kolejnym odcinku. Na razie sobie skończymy. Udało nam się trochę zrobić. Zaczęliśmy budować piramidę. Na razie te fundamenty się robią. Zbudowaliśmy osiedle tu, więcej farm zboża. Także jakoś, jakoś poszło, no nie? No i będziemy dalej kombinować w takim razie z tą miedzią w następnym odcinku. Także póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.